Mateusz Kaniowski, ze mną trener Amadeusza, trener Roszkiewicz, Folkstyle Wrestling Baby, ale nie ma uśmiechu. No niestety nie ma uśmiechu, ale z jednej strony tak można powiedzieć, kącikiem ust się uśmiecham, no bo wygraliśmy, ale no nie mamy podwójnego zwycięstwa. Plan był taki, zresztą teraz Amadeo wychodzi i będzie tłumaczył całą sytuację, ale niestety jest to sytuacja bardzo prosta, że jeśli by wygrał przez knockout w pierwszej rundzie, no to wiadomo, że żeby Amadeusz spokojnie wyszedł. O mały włos tak by się wydarzyło, bo już w pierwszej minucie tutaj Błoński był w opałach. Ale no niestety, no, przetrwali obaj trzy rundy na korzyść Amadeusza, bo rzeczywiście... Oj, ta druga. No druga, ale no wiesz, no Amadeo chciał bardzo, no a jak chcesz bardzo, to ci nie wychodzi, więc się niestety wypalił. No nie jest, Amadeo nie ma zbyt dobrej kondychy, ale pracowaliśmy nad nią i rzeczywiście znacznie lepiej wyglądał kondycyjnie niż z Łaszczykiem, więc a tutaj były cały czas, jak nie wejścia w nogi, to stójka, jak nie stójka, to wejścia w nogi, co powoduje, że to strasznie zabiera ci tlenu i to każdy zawodowiec ci powie. Ale Amadeusz miał wygrać łatwo, a nie było łatwo. No miał, no celował, wycelował armaty, no ale to jest sport, nieprzewidywalny, jakim jest MMA. Dlatego tak ludzie kochają ten sport, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Ale jesteśmy z trenerem Mirkiem bardzo zadowoleni, że wygrał. No ale tam rozmawiałem już z szefostwem Fejmu. Czterech lekarzy nie dopuściło Amadeusza ze względu na naruszenie nosa, na naruszenie tutaj tej kości przy skroniowej, nie wiem jak ona się tam nazywa, i oprócz tego miał jeszcze mocno rozwalony bóg bryjowy, ale to wiadomo, to jest niuans, no i tam miał pewną rzecz, no której ja też nie mogę powiedzieć. Ale złamany nos, tak? Miał pęknięty nos. I tak. Oczodół też? I tutaj, tu naruszony przy skroni, tutaj przy oku kość. To zaważyło przede wszystkim nad jego dyspozycji. Jak słyszymy, gada, ma kondycję, ma wytrzymałość, wziął glukozę, czuje się dobrze fizycznie. Ale no niestety jego obrażenia przez te trzy rundy, które stoczył, spowodowały, że no, jak wszyscy tutaj mądrzy ludzie powiedzieli, że bezpieczeństwo jest ważne. Wiadomo, że wszyscy czekali na sensację i uważam, że Amadeusz w tej chwili wychodzi do Dubiela i myślę, że jest wielka szansa, że wygrywa z nim. Trenerzy, jesteście źli wy na medyków, czy nie? Czy my jesteśmy źli? Wiesz co... na tą blokadę, no bo jakby nie patrzeć, skoro trener twierdzi, żebyście wygrali. Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeśli jako trener słyszysz, że twój zawodnik ma potwierdzone o kontuzję, trzy pęknięcia czy dwa pęknięcia na twarzy, no to rozsądek nam mówi jedno, że jeśli w tej chwili by był mocno naruszony przez Dubiela, bo wiadomo jego koncentracja, możliwości, jeśli chodzi o walkę, są ograniczone, no to byśmy stracili zawodnika nie na 3 miesiące, tylko byśmy stracili go do końca roku, by w ogóle nie walczył. Ale z drugiej strony miał być gwiazdą interplanetarną. A kto ma takie wyzwania robić ciężkie, jak nie gwiazdą interplanetarna? Ale zobacz, jak pięknie gada. Zobacz, jaki to jest showman. Słuchaj, zobacz, co on tutaj odwala. Widzisz? Dlatego mówię, wiem. No, jesteśmy w jakiś tam sposób rozczarowani, bo byliśmy przekonani, ja na przykład będąc naście razy w oktagonie u różnych zawodnikach, czy właśnie w UFC, czy w KSW, czy w różnych federacjach polskich, nigdy nie byłem uczestnikiem takiego show, gdzie mój zawodnik wychodzi i ma walkę jedną po drugiej. No ale niestety no nie doczekałem się, no bo po tej felernej kontuzji... W skrócie, dobra decyzja czy zła?
Uważam, że dobra. Że dobra, że nie został dopuszczony ze względu na to, że miał obrażenia. No ja, jeśli by nie miał obrażeń, to byśmy na pewno nakopali mu w dupę i byśmy go wykopali tam do oktagonu i koniec tematu. Musiałby się napierdalać, bo taki był plan. Znaczy, jesteście zaskoczeni, że Oskarek w cudzysłowie aż tak pouszkadzał Amadeusza, że ma tyle złamań? Że nos, łuk brwiowy, tu jakaś kość, coś, o czym nie chcę mówić. Oskarek jest bardzo mocnym zawodnikiem. Oczywiście mówię to prześmiewczo wobec tego, co mówił Amadeusz. No tak, no ale jest bardzo dobrym zawodnikiem, więc ja mówię, tutaj tutaj nie ma o czym gadać, dlatego też tutaj rzeczywiście pierwszą walkę miał z bardzo mocnym zawodnikiem. Słyszałem, że przebiegł maraton w Barcelonie, że cały czas trenował, przygotowywał się, biegał po górach. No, Amadeusz trenował, ale nie trenował tak mocno jak jego przeciwnik, więc uważam, że gdyby wygrał to gładko w pierwszej rundzie i by miał i świeżość, i nie miałby kontuzji, to w ogóle nie byłoby dwóch zdań. Ale wyszło jak wyszło. A było blisko? Było blisko, no przecież sam widziałeś, no było... Pytam jak z perspektywy trenerów. No, nie no, to ja uważam, że było bardzo blisko, no tam było chyba... Brudek i lewy prosty. Tak jest, tam było w pierwsze półtorej minuty, Amadeusza przeciwnik miał po prostu całą twarz tak przeoraną, jakby to była trzecia runda, więc uważam, że tam było bardzo blisko, no ale niestety... Musimy to przyjąć na klatę, nie my decydujemy. To nie możesz mieć do mnie pretensje, czy do innego... Nie, absolutnie, tylko zadaję pytanie. A ja do siebie też nie mogę mieć pretensji. Po prostu byliśmy u medyków, pytaliśmy się, daliśmy mu glukozę, daliśmy mu te wszystkie rzeczy, które miały go postawić na nogi, ale lekarze powiedzieli ewidentnie nie i koniec. Szkoda dla show, co? Szkoda dla show, bo... Szkoda dla Amadiego. Bo myślę, że bardzo dużo ludzi wykupiło pay-per-view, chciało zobaczyć to, co się wydarzy w pierwszej i drugiej walce. No bo jeszcze czegoś takiego nie było. No i no nic, no. Ryzyko zawodowe. Współczuję, trenerze, bo wiem, że mocno się przygotowywaliście. No. To miało być piękny wieczór dla was i już się witaliście z gąską. Tak jest. Mogę powiedzieć, że Amadeusz jest... Był zdrowy do tej walki, gdzie wcześniej zawsze go borykał się z jakimiś kontuzjami i mogę powiedzieć, że tak jak on się przygotowywał do tych dwóch walk, to nigdy go tak zaangażowanego nie widziałem, więc widać, że Amadeo potrafi, pokazał to w tej walce, no i co, wyleczy się i pewnie coś wymyślą. I bardzo gratuluję zwycięstwa Pasternaka. No super, super. Ja rzeczywiście też pogratulowałem Szelidze tej walki. No ma twardy łeb, powiedziałem. On powiedział tak, trenerze, ja nieraz baseballem po łbie dostałem, to kurna, to takie kolana, to mnie nie ruszały. Ja mówię, no ale naprawdę jestem wielki szacun. Amen. Dzięki za wywiad. Trzymaj się, trenerze. Dzięki.